Spróbuję znaleźć. No, nie miałem otwartego podręcznika. Tak samo odbieram, możesz rzucić na inicjatywę, jak masz te quick menu z prawym górnym rogu, tylko nie skills, a inicjatyw i to powinno. No co to kurde? Tak, oni że na samym końcu. Nie, on będzie miał chyba. No mi się okaże, że któryś poziom alerta też sprawiał, że. No na pewno jakiś trade chyba to był alert, że osoba posiadająca zawsze działała pierwsza. A jak jest wpisane w tym co? Kurzenie otwarte. No i ogólnie rzecz biorąc, znaczy tak, bo wiadomo, że w turze no to nie zmieniamy, że jest jedna akcja główna, jedna akcja ruszania się, jeżeli chodzi o mechanikę. Natomiast zależy na to, o jakich dystansach mówimy, że to może być taka, że to też walka była w miarę interesująca, jeżeli chodzi o poruszanie się, jakby dynamizm, a to flafowo każdą turę zrobiłbym troszeczkę dłuższą, natomiast mechanicznie to nadal jest ten sam rodzaj, ilość akcji i tak dalej. No niestety po prostu to jest problem tego systemu, że przejście w normalnie 100 metrów w ciągu walki, no to przepraszam, jest to tak, przez 100 metrów to jest 10 tur, żeby to zadziałało. Okej, no to paladyni działają na samym końcu. Wiadomo, dookoła, znaczy w całym tej okazałości, tak, że też eksplodują miny, rebelianci walą z... będący też, no już tak naprawdę na równości. Jak zabieraliście się za najpierw jeszcze dalsze przezadzanie szeregów, po czym już formalnie mechanicznie walkę zaczniemy, jak właśnie Graf Tank mocno uszkodzony wbił się do środka i wywala się z niego wielki miniboss skład. Tylko tak, jeszcze w... zarówno z... są też tokeny dla Samuela i Joela. Pytaniem jest, jakbyście mogli gdzieś, jak Bryl się już ustawił ze swoim, tak jakbyście mieli jakieś pomysły, gdzie mniej więcej możecie być. Wiadomo, że to nie jest dokładnie mapa do walki, tylko taka bardzo ogólna, poglądowa, żeby mieć wyczucie, kto w jakim rejonie jest. Samuel deklarował, że będzie ich witał na umocnienia, wyjść do portu.
jak rozumiem, tak byli. Tak, że byli rozstawieni przez ludzi, tak blisko, czego dotyczyłem. Nie słyszałem absolutnie nic, co powiedział. Tak połowy rzecznie nie zrozumiałem i mam wrażenie, że o ile go aż tak mocno nie słychać, to jak my coś mówimy, to jest takie dudniące echo ukryło. Czy ja mam drugą? Tak? Halo? Sam? Co mówisz, Dybiru? Halo. No? Znaczy teraz się wyciszył, więc nie... Znaczy no pytanie jest, gdzie ewentualnie widziałbyś tak mniej więcej Jehoela. Neil jest na dachach po prawej stronie, Samael... Skinie właśnie, bo technicznie ta rakietnica ma dość spory zasięg. No. Aczkolwiek tam jest chyba jakaś ta zasada, że... A tak, że znaczy jak ten 4 km zasięg to tam jest, jeżeli dobrze każe, że jak strzelasz na maksymalny zasięg, czyli tam nie 2 km, tylko już do 4, no to tam chyba minus 2 do trafienia dostajesz, jeżeli chodzi o rzuty. A jak używają tego demo charge'a? Na karcie postaci też coś takiego mam w ręce. No tak, i nawet... Tak, nawet specjalnie masz, znaczy, masz miękę, znaczy fokus do tego, że ty konkretnie możesz, jeżeli masz czas, żeby się przygotować, to możesz jakby wzmocnić swój demo charge, żeby zwiększyć jego limit rażenia oraz kostkę obrażeń. A jaki natomiast... zasięg też się tego zwiększa, tak? Jak to przygotowuje? No tak, no pisałem to w tym unikalny gift Demoman. A po prostu no, z drugiej strony, jeżeli już dochodzi do regularnej walki, no to raczej... jest właśnie Rocket Launcher albo no już ewentualnie... pistolety, albo laser pistol, albo rifle. Znaczy mniej więcej w tej samej pozycji co teraz pewnie. Tylko jeden kwadracik to jest jaka odległość w sumie, jeśli tak znaczy, to... Znaczy no to nie jest, tak jak mówię, to nie jest mapa do skali. Dobra, to... Tylko to jest po prostu taka poglądowa, taki szkic... Nie wiem, powinieneś móc ruszyć ten token. No mogę apparently, tylko apparently w... Nie wiem, w tym miejscu to... No oko jest jaka odległość? Jak to mniej więcej? Jak tak? No, najchętniej to by było gdzieś tak, żebym mógł bezpiecznie strzelać z rakietnicy, ale jakby co, to... Żeby móc też wykorzystać tego wybuchowego Vesta. Będzieś... Znaczy, no to jest na pewno dosyć duży rozstrzał, bo rakietnica ma do 2 km, a West, jak mówiliście, znaczy, no tak, do 2000 metrów, tak, znaczy zasięg taki normalny, a 4000 maksymalny, no a West taki optymalny ma 50 metrów, a dobra, co bym powiedział, że gdzieś tak w odległości właśnie 2 km od nich dalej jak się rozwinie sytuacja. Co się stanie? Okej. Dobra.
Tak, przebijając się przez perymetr i łapiąc kilka eksplozji, Graf tak będzie dogorywał swego żywota, jak wywala się z niego quirky miniboss skład w postaci generała Radeka i paladynów. I Nail. Masz pierwszą akcję. Bryl, jak coś, to jesteś wyciszony. Pamiętaj, opuść to tok czy coś. Dzięki. Dobra, więc z tego co pamiętam, no to właśnie z tymi był problem. W sumie oni go dość mocno wspierały, więc po prostu patrząc po tym, jak się oni zachowują, jakie pozycje przyjmują, próbuję z Dreamy nawiać, który za co odpowiada. I później w tego wybranego strzelić. Znaczy, no zobaczyć, który od czego jest. Którzy to psionicy i tak dalej, nie? No są takie subtelne rzeczy, nie? A tak, oczywiście wszyscy paladyni, jak i malera, znaczy paladyni to są Warfeeples, czyli jakby automatycznie ich nie trafiasz. A. Tak, jeszcze się upewnię. Tak, to są Warfeeples, no i tak samo Radek jest Nemesis. Więc w kogo walisz? Znaczy, no właśnie chcę ustalić, w kogo walić. No, patrzę po ich zachowaniu i tak dalej. A. Który czym się zajmuje, nie? Ja bym powiedział, że to jest Notice z Wisdoma strzelam. Tak, czyli na to wykorzystuje swoją... Identyfikację celu. No, tak. Dobra. Sorry, nie zrozumiałem przez moment. Spoko, ludzik. Czyli notice i może być widzem. Tak, dobra. No i rzucamy i... 5-1-1. Dobra, powiedziałbym, że przy dziewiątce to potraktuję w przypadku elitarnym jako częściowy sukces. To powiem, że jak oni się wysypują, to widzisz, że jeden z nich tylko tak palcem wskazuje na wieżę tam, gdzie jest Samael, potem swoją wieżę tam, gdzie jesteś ty. Mniej więcej gdzieś w stronę, gdzie jest Jehoel. Mimo tego, że wiesz, ledwo co wyszedł, nawet nie wyglądało, żeby jakoś specjalnie się przyglądał sytuacji. Więc po prostu to widział. Więc jak coś, to ten z ikonką krwiącego oka jest rekordem. Jasne. Więc powiedziałbym, że mechanicznie to jest... Znaczy akcja ewentualnie możesz jakby, może zakończyć na przykład jeszcze trzymasz tą pozycję, czy może zaczynasz... Co jeśli on moją... Jeśli miałbym okazję, to mogę spróbować się przesunąć, no bo jeśli nasuwa mnie jednego z nich, no to jednak kontakt uniknąć by wypadało, więc... Nie się przesunąć, nie wiem, na przykład tutaj czy coś. Więc po prostu strzelił z grapnela i... A gdzieś, nie wiem, tutaj, tak żeby nie była aż tak widoczna i tak... O tak i o tak, nie?
Tak, to może jak w czasie wymian ognia rozpoznając, że przynajmniej tą pozycję wykryli, może po prostu wykonali ją wizji, to też od razu lekko schylona, dochodzisz do krawędzi, odpalasz krawędę, która akurat powiedzmy jest w zasięgu i przerzucasz się na kolejny dach. Powiedzmy, jak to jest krawędź, żeby miał sens, ten krawędź może być trochę wyższy. Żeby, że tak powiem, ten krawędź miał co złapać. Okej. A to mam rzucać, tak? Na ruch nie. A, okej, dobra. Czy... Chyba, że grafen miał jakieś tam zasady na rzuty, ale ja nie kojarzę, żeby były. Żeby wymagał rzutu. Dobra. A co byś pan jak sama jest na wieży, to, to może spróbować się zawalić. Bitch! Rada! Bitch! Ja tak właśnie usłyszał z jakimi zasięgowymi przeciwnikami ma do czynienia. To po prostu w swojonym tempie w jego głowie dokonuje kalkulacji na kim powinien się skupić. A ewentualnie jeszcze taka informacja mechaniczna, że Nemesis jest tym wyjątkiem, że oni w przypadku zadawania obrażeń właśnie oni nie wykorzystują tego kalkulatora. Tylko że. No tak. A czyli to nie są wszyscy epicy? Nie, mówię Nemesis. A to są Worfi, no ale to oni są epicy. To są po prostu Worfi. A Nemesis sami w sobie. A Nemesis sami w sobie mają tą zasadę, że przynajmniej tak jest opisane w hańce, że jakby obrażenia, które zadają są straight, w sensie, że są niekalkulowane, tylko no, to co wyrzucą, tyle odrywasz. To wyrzucą. No tak, tak, tak. Okej, dobrze. Dobra, ale najwięcej nakładał w nich w zasięgu. To na pewno jak dookoła szaleje strzelanina, są te buchy, pociski latają wszędzie. To Radek z jednej strony w takiej pozycji taktycznej, wyuczony, porusza się po polu walki, jak można się spodziewać, doświadczony weteran. A z drugiej strony jest w jego stawie pewien rodzaj pewności siebie.
Że tak powiem, a la Jojo podchodzący do Dio stwierdza, że jednak nie będzie ładował się do celu kontroli, tylko będzie skracał dystans do Samaela. Co ja mówię, to nie jest jakaś super mega dokładna mapa, natomiast powiem, że tak, że Radek w tej turze nie strzela, bo jeszcze nie jest aż tak blisko, natomiast też nie. No i też nie, a nie jest tak blisko, ponieważ jeszcze po drodze skupia się na tym, żeby łapać jakieś osłony. Mniejsze bądź większe. Jehoel. Halo? No. Więc Abryl, będziesz musiał chyba przejść na push to talk, bo jak później posłuchasz tego nagrania, to zobaczysz, że to coś... Nie przejdę na push to talk. Po prostu będę wyciszał i odciszał. Nie ma. Tym bardziej, że na to trochę jest. No to chyba... To jest nagrywane, rozumiem, tak? Ale to będzie kurde cringe. Dobra, jesteś z tych moich grup. Więc tak. Chyba nie muszę za bardzo zmieniać miejsca. Nie, jeżeli chodzi o zasięg, to jesteś w zasięgu. Co bym po prostu wyciągnął bazukę i pierdolną. Ma informacja, że teoretycznie jeżeli chodzi o strzelanie, jak najbardziej można strzelać z rakietnicy w cele, no w piechotę, ale tam jest tam, znaczy, że można, tylko tam jest chyba minus 4 do trafienia, mówię, bo to jest, że tak niby jest zamyślę, że rakietnica jest niby do walczenia z pojazdami. Ale jak najbardziej możesz wykorzystać. To ma największy zasięg. Jeżeli trafisz, to ma mocne dupnięcie. No dobra, to strzelam. Okay. No to jest w prawym górnym rogu quick menus, tylko tym razem weapons. I tam jeżeli... Już tu wybieram te. No i tam wybierasz broń i powinno się pojawić okienko, że tam możesz dodatkowe modyfikatory dać, to mówię, tak jak mi się wydaje, to że właśnie rakietnica ma, że jak walisz do pojazdów, to jest ok, w sensie żadnych nie ma dodatkowych kar, a właśnie do trafienia celów mniejszych, no czyli właśnie ludzików, to tam jest minus 4. Okej. Okay. No to wpisuję minus 4. Aha. Okej. Okay. Wszyscy paladyni mają combat field uniformy, czyli wystarczy. W sensie mu trzeba rzucić 16 albo więcej, żeby trafić. Okej, okay, to może mam wrażenie, że to już jest bardziej bezcelowy trochę. Aha. Wybuchnie to wybuchnie, że ale mi się spodoba. Jo, mi się spodoba. Więc tak, to z minus 4 tylko, tak? Czy to za te uniformy? Jeszcze próbuję coś zerknąć. Shooting from prepared. Jest. Powiem, że w obecnej sytuacji, biorąc pod uwagę to, kim grasz, przygotowania i tak dalej. Nie wiem, ty już ten modyfikator wbiłeś, czy jeszcze nie? Wbiłem, ale jeszcze nie kliknąłem submit.
A, to... Daj, że to nie będzie minus 4, tylko... Minus 1. Biorąc pod uwagę sytuację, doświadczenie, no i tak pewien margines, to minus 1 jest po prostu pewien margines błędu, którego się nie da wyeliminować, jeżeli właśnie wali się z broni przeciwpojazdowej na piechotę, ale tylko minus 1 i to można zrobić submit. To jest okay. Jeden modyfikator, bo resztę modyfikatorów powinno ci wliczyć. Kurde, minus 1 przeważył. Niestety. 2, 3, 6. Okej, ewentualnie w którego waliłeś? W tego z oczkiem. Okej. Okay. To widzisz, że mechanicznie on nie wykorzystuje żadnych mocy, tylko po prostu tą piętnastkę tak, że po prostu celujesz, odpalasz rakieta, psz, wali przez powietrze. Po prostu widać, że jak oni się wysypali, to też to nie jest tak, że stoją jak lemingi zbite w jednej grupie, tylko starają się kryć perymetr, minimalnie rozproszyć. Po prostu widzisz, jak on tak...